Hello moi drodzy, witam was bardzo serdecznie tutaj Hanta i kolejny odcineczek z Batman Arkham City i w tym momencie jesteśmy kobietą kot. Taki moment fabularny i... Co? Tu mamy gdzieś wejście. Aha, tu mamy wejście. Jakby tu wejść? Trzeba by jakoś wejść od spodu. Nie, nie o to mi chodziło, ale nieważne. Jak tu wejść od spodu? No by się najpierw załatwić tych kolesi. Nie mam jakiś cichy knockout. Wow! To było genialne! A, fuck you! Nie myślałem, że wejdzie od razu do góry. Zrzucę... Ej, czemu go nie zrzuciłem? What the fuck? Oh, fuck me, fuck me. Dobra, nie, tamtego rozwaliłem. No, ej! Jak on był w stanie tak szybko mnie postrzelić? Tego nie czaję. No ale dobra, trudno. Bywa. A to co, kurczę? Czekajcie, przecież tu jest możliwość chodzenia w ten sposób. Mam jakiś fioletowy, różowy znacznik człowieka zagadki. Okej, okay. To ciekawe. Okej, okay. No to możemy wejść do środka. I tak, no i ogólnie idziemy do Poison Ivy. Właściwie nie wiem po co. Pomóc. Po pomoc. Oh, come on. You're not seriously going to hold that against me forever, are you? You killed them all. They were just flowers, Ivy. I'll buy you some new ones. I know a place that... Czy akurat się kobieta jako średnio się może mierzyć z Poison Ivy, no ale okej. Aha, i ona sobie zbirów w ten sposób. What the fuck, co to za ręka w ogóle? Widzieliście taką ogromną dłoń? Co to było? Okej, ładnie sobie tutaj widzę. No właśnie, taka matka natura jak ze mnie, wiesz. Nie wiem, nie miałem porównania, no ale nieważne. Skocz do sufitu. Nie mogę! Teraz, uf, okej. Okay. Wyspnij się, ale gdzie mam się wspiąć? A, tutaj mogę się wspiąć, dobra, to ma sens. Jak to on jeszcze żyje? Myślałem, że już go załatwiłem totalnie. Je, co się z nim stało? Widzieliście to, jak go wyjebało stamtąd? No i zajebiście. Pokonani, pokonani. Are we done yet, Ivy? I just want to talk, that's all. If you're still breathing, it's not over. O, jest tutaj Ivy. She's consistent, I'll give her that. I've spent weeks perfecting the toxins that will destroy your pathetic... Jeszcze ich więcej, Jesus. To znaczy, ona we mnie czymś strzeli... Strzela we mnie czymś! Idzie mi stąd, nie strzelaj we mnie! Fuck you! Okej, okay, dobra, to jest koniec. Syreny Arkham City. No bo Selena, tak? Selena, Sirena.
Look, Red, I just need your help. Never. Not again. Założę sobie tak ramionem. Jakaś ostra perwera. Jak to mówią, widziałem wystarczająco dużo hentai, żeby wiedzieć, jak się to skończy. Ale cóż, o. Obydwoje są w nieciekawej sytuacji. Ones who you think they are, my dear. Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong with you. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with me. Take my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. Why should I care? Because now there's a teeny little bit of me in you too, Bats. Fuck. Przetoczył mi swoją krew. Don't tell me it's not what you always wanted. Look, we're running out of time. I need your help. I nearly had a cure. It was so close, and then it was taken from me. So we both die. I'm fine with that. Are you? Imagine sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same. What are you talking about? Oh, didn't I say? No, nie. I've spent weeks shipping samples of my blood to emergency rooms all over the city. So that's Protocol 10. Poison Gotham. I expected more. Protocol 10? Never heard of it. Okej, okay, wyrzucił mnie stamtąd. Spoko. Co ja mam właśnie na piersi? Telefon dostałem. Jak miło taki prezent. Is someone feeling a little down? What do you want? Oh, Bats, cheer up. It won't kill you. Oops. Where is the cure? Who has it? I had our cold-hearted friend Mr. Freeze making it, but he's gone dark on me. Zajebiście, Mr. Freeze. I bet you. O, i połamałem telefon. A, no tak, kartę se wyjął, włożył do ręki. Teraz będę gadał z ręką z nim. Alfred, Joker's poisoned me. He may have poisoned Gotham too. Mr. Freeze has the only cure. What are you waiting for then? He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept at sub-zero temperatures to survive. I don't wish to worry you, but it is the middle of winter. No, właśnie tak zauważyłem. I noticed. On też. To track heat signatures. Jaki kurde zajebisty detektyw z niego. Arkham City. Skanuje najzimniejsze miejsce w Arkham City. Analizator pogody. Znajdź Freeze i zdobądź lekarstwo. Aha! Znowu mamy tego typu... Kurczę! Myślałem, że wiecie, jakoś tak konsekwentnie będzie, nie wiem, fragment z tą, a tutaj z kocicą, a tu widzę nagle, że dupa, że po prostu tak miałem chwilę tylko i tyle. Siema! Ja nie włączałem tego trybu. Ale siedź tutaj. To ciężko będzie się analizowało tutaj tą pogodę. Będzie mogą być jakieś lokalne, kurde, oziębienia czy coś, no. Niewiele mi to mówi, no ale dobra, trudno. Jak uważają. Chodźmy sobie tutaj. Aha, w tą stronę mam się poruszać. Aha, czyli na bieżąco mi po prostu będzie... zmieniał ten, temperaturę i tak dalej. Dobra, ciekawie to wygląda. Tą drogą. Freeze's lab must be this way. I'm definitely heading toward the coldest point. Mamy tu. A hotline straight to my bestest friend in the world.
Just think, I can call you up whenever I get bored. I think our relationship is really maturing here. The next thing you know is we'll be exchanging emails or meeting up for romantic dinner. Ej, weź, no przecież Harley będzie zazdrosna. Jak możesz tak mówić, Joker? Pomyśl o swojej Harley. Okej. Okay. Nie wiem, staram się rozczaić, jak tą zagadkę zrobić, no ale... Trochę wygląda na przejebanę. Czekajcie, w międzyczasie to ja w ogóle miałem ten. Miałem tu jakieś zadanie poboczne. Nowa misja poboczna. Właśnie, zobaczmy na tą mapę, jak to wygląda. O. Okej, mamy te misje poboczne, ale tu mamy to całe wyzwanie. Zobaczmy, czy w końcu uda się je jakoś zrobić. W ogóle. Gdzie ja mam tą linkę? Tu mam. Sia. I do widzenia. Sia. Miałem nadzieję, że spadnie stąd, ale widzę, że nie. Bo jest ogólnie to całe pikowanie, nie? Tak się zastanawiam, czy nie trzeba tutaj zrobić z tym pikowaniem? Albo i nie? Nie, to jest najprostsze, czyli wystarczy ten. Bo wiem, że jest to pikowanie całe i tym pikowaniem... O, właśnie. Jej, jeszcze trzy, żeby odblokować modyfikację wzmacniacza. Ale mamy nowy poziom! Zajebiście. A, pancerz balistyczny mogę sobie zwiększyć i tak dalej. Nie o to mi chodziło. Gadżety. W gadżety nic nie mamy. Nie, mamy tu jakieś coś nowe. Aha, impuls. Aha, tego nie mamy. Ciężko zobaczyć, co jest, a co nie ma. Kulka dymna, impuls elektryczny. Nie, po prostu to mam już. Nic z tym nie mogę zrobić. Okej, dobra. Jak nie mamy czegoś, to jest takie szare. Okej, dobra. Czyli po prostu mi tu pokazuje, że... Że mam to nowe. Okej, dobra. Rój nietoperzy, specjalny bonus do kombinacji. Asesor z rój nietoperzy. Zobaczmy. Ten specjalny bojowy ruch pozwala Batmanowi przyzwać rój nietoperzy, które dezorientuje najbliższych przeciwników, żeby zwiększyć jego skuteczność, podnieść się w środek, przenieść się w środek atakującej grupy, zanim go zastosujesz. Dobra, weźmy sobie ten rój. Zamknij. Tutaj miałem na coś... A, włącz... Nie. Co to jest? Ciosy... Aha, nie mam tutorialu? Myślałem, że mam. Ale dobra, nieważne. I idziemy dalej. Tak jak mówię, moglibyśmy sobie porobić jakieś dodatkowe zadania w tym momencie. Zanim tak będziemy progresować fabułę. Aha, tu jest drugi? Gdzie? Nie widzę. Aha, nie, ja jestem tu, a tu jest drugi. Dobra, to na razie to ustawmy. I gdzie to jest? Patrzcie, kurczę, jaki ten. Taka zagadka, ale mogę tu wejść? Nie no, ten sposób nie dam rady. A, to też nic nie daje. Ciekawe, czy dałoby się żelu tutaj użyć na tym? Wiecie, wybuch, siła, to sprawy, nie? Bo generalnie to jest na nacisk, ale jeżeli wytworzymy odpowiednie ciśnienie, na przykład wybuchem, to w teorii przynajmniej powinno nam się udać nacisk jakiś uzyskać i poprzez właśnie falę uderzeniową. Nope, nie działa to w ten sposób, czyli fizyka nie działa, nie jest tutaj za pan brat z nami. Niestety. Wracaj tam na górę. Dammit. Mam kamerę w ogóle, ale trudno. No co jest, czemu nie mogę tam wejść? Cały czas spadam. Okej, okay, tutaj jest. Zobaczmy. Okej, okay, marka celu.
activated. Okej, to raczej też nie będzie problematyczne. Jej, jeszcze dwa. Zobaczmy na mapę. Nic takiego mi się tu nie pokazało. Dobra, zobaczmy w takim razie. Tutaj chyba jest najłatwiej dojść. Ustawię jako cel. Aczkolwiek, nope, nie mogę stąd się ruszyć. Kurczę, no. Dobra, wracamy tu. Po tych dźwigach powinienem potrafić się dostać. O, właśnie. A, czekajcie, następny jestem? Czy jak to jest? Następny trening przecież. Okej, a na końcu my tam. Chodzi o to, że... Tak. Jeszcze raz. Wkurzające jest to radio. Nie wiem, czy da się jakoś wyłączyć albo coś. Chodzi o to, że musimy przelecieć, pikować i wtedy dostaniemy pęd. Będziemy na tym pędzie się w stanie wybić. Z tego, co pamiętam. No właśnie. Proszę, 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 doleć, 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 doleć. Nie dolecę. Niezaliczony, kurczę, no. Jeszcze raz. No to jest proste, tylko za długo zwlekałem z tym. Z podniesieniem się, o. I to jest ten problem. Ale tak jak mówię, to wszystko można zrobić. Jeszcze raz. Okej. Hurra. Dobra, to mamy. O, jest ściągnięty z komputera i teraz pytanie, gdzie on jest, bo on gdzieś tu musi być w okolicy. Wiem, że są po prostu takie okolice, gdzie są te treningi. To nie jest tak, że to są tylko cztery treningi na cały ten, nie? I gdzie to jest? Tutaj, okej. Ostatni. I coś tam sobie odblokujemy dzięki temu. O, to jest tutaj, zajebiście. Nie, na tej wieży, dobra. A, cholera. Przepraszam, mi się odbija, bo piłem piwo i dlatego masakra. Okej, jeszcze raz. Trzeba tu popikować. I tu znowu popikujemy. I hurra! Jesteśmy. Dolecimy, dolecimy spokojnie. Hurra! Co mi to teraz da? Zrzut wzmacniacza wyrzutni haków. No, Alfred. I think I need the grapnel boost. But Mr. Fox told you it's not yet ready for field deployment. It's still in the prototype stage. I've done enough training. I'm ready. Okej, gdzieś tu niedaleko pewnie. Co to jest to? I tu chodzi. Jakąś właściwą kombinację, czy co? Czy po prostu chodzi o to, żebym... Aha, że nie mogę tego dotknąć? Czekajcie. No ale przecież to i tak jest zamknięte. Nie, to jest otwarte. Aha, czyli mam po tym nie przejść. No to jakbym miał tą wyrzutnię, to faktycznie mogłoby to tak zadziałać. Tutaj znowu o co chodzi? To jest całe w skrzyniach. To jak niby miałbym tam wejść? Czekajcie, to jest tutaj jakoś połączone. No i z tym. Tyle tylko się dowiedziałem. I nic więcej tu nie ma.
To jak to niby? Zaraz zobaczymy lokalizację w spokojnie, gro. Dobra, zobaczmy gdzie to leży. Tutaj na moście, dobra. Dobra, już sobie po to pójdziemy. Skoro już odblokowaliśmy upgrade'a. Tam gdzieś. Żeby to było tu. Aha, czyli ten znaczek Batmana zawsze mi pokazuje, gdzie to jest. Okej. Okay. Ma to sens. Ten w sensie, ten znaczek Batmana tu u góry, nie? Okej, okay, użyj zasobnika. Fuck! Co już? Nie. No, teraz. Coś tam se otwiera. Okej. Okay. Mamy. Dobra, super. A chciałbym jeszcze... O właśnie, to. Bo zwykły batarang może tam nie dolecieć. A ten powinien dać radę. Leci. Bum, balony. Hurra. Doświadczenie. Tak bardzo. Właśnie chwila, tam pamiętam było coś jeszcze. Jakaś kamera chyba w tamtym kierunku. I patrzcie, tu znowu nam pokazuje jakieś wyzwanie. Ja nie wiem, czy to jest kolejna jakby wersja tych wyzwań, czy o co to chodzi. Tak mi się wydawało, że tu była kamera. Nope. Nie, aż tak daleko już nie będzie leciał. Dobra. Chodźmy stąd i zobaczmy na te poboczniaki. Jak one tam wyglądają. Zobacz, trening rozszerzony. I co? I tutaj znowu mamy kolejny trening? Ja pierdzielę. Dobra, gdzie jest ten koleś? Gdzieś tutaj, nie? Batman, please help me! A, tu jesteś, okej. Okay. Porozmawiaj z nim. What are you doing up here? There's someone after me. He's trying to kill me. Who? I think he works for Strange. That bastard has me working on his damn tower for 6 months, and no sooner is it all operational, he has me thrown in here. What were you working on? There are a number of signal relay points around the top of the tower. The specification. Oh fuck! Niego ktoś zabił. I need to set up a crime scene here. It's the only way to find out who killed this man. Okej, okay, nie wykryto obiektów. Okej, okay, jest. Przeskanuj dowód. Kurde. The bullet hit here. Okej. Okay. I stamtąd, tak? No dobra, to lecimy w takim razie. Aj, mogę sobie przyspieszyć, zajebiście. Zajebiście. The shot was taken from somewhere around here. I should scan the area. Okej. Okay. Poskanujemy sobie. O, łuska pewnie. Mhm. Deadshot, super. There's the shell casing. Wiecie, zabili na jego oczach jakiegoś kolesia i... Luz, przeskanuję miejsce zbrodni, wszystkiego się dowiem. I pobiję tego kolesia i wtrącę go do klatki. What? It is. Deadshot is in Arkham City. What's he doing there? Is he a prisoner? It seems unlikely, but I'm not ruling anything out. Deadshot to jest postać. So, it's the world's greatest detective versus the world's deadliest assassin. Who's going to win? Not him. Batman. Send me the full database entry for Deadshot. I've uploaded everything I know about the victim. I'll be in touch. Okej. Deadshota mamy.
Floyd Lawton, najemnik, pojawił się pierwszy raz w 1950 roku. Floyd Lawton jest najniebezpieczniejszym płatnym mordercą świata. Sorry. Nigdy nie podłuje, zwłaszcza kiedy strzela ze swoich 9-milimetrowych przymocowanych do nadgarstków luf. Deadshot pogardza sobą w równym stopniu ze swoimi ofiarami. Kilku psychologów więziennych zdiagnozowało u niego tendencje samobójcze. Batman był jedynym człowiekiem, który sprawił, że Deadshot spudłował. Znalazł się tym samym na szczycie listy celów zabójcy. Świetny strzelec, ekspert od każdego rodzaju broni palnej. Okej. Właśnie coś mamy. No, mamy Poison Ivy, Pamela Lillian Eiley, ale to już akurat ją znamy. Mamy pana Freeze, który nie wiemy, jak wygląda. A to każdy zna chyba pana Freeza, wiecie, żona i tak dalej, chciał ją uleczyć, zamroził ją, później sobie coś zrobił i generalnie kutas, bo sam musi się schładzać w tym momencie. To oczywiście, a czekajcie, coś tu jest, a możemy zadzwonić do niego, tak? I Harley Quinn, prawdziwe nazwisko dr Harleen F. Quinzel. Pierwszy raz pojawiła się w 99 roku Batman Harley Quinn numer 1. Okej, tak, ona pomogła uczyć Jokerowi i tak dalej, sama zwariowała, bo była kurwa przygłupia. Ja nie wiem, jak ona zdobyła tytuł doktora, skoro jest taka tempa, ale znaczy taka przytępawa była, no ale okej. Co my mamy w tym momencie teraz? Co możemy zrobić? Zaawansowany trening rzeczywistości rozszerzonej. I tutaj też. Aha, i tu, a tu jest drugi i czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dobra. To jak już tu jesteśmy, to spróbujmy to zrobić. Okej, tam to jest. Dawaj. Hura. I zobaczmy. Okej. Okay. Jej. Zobaczmy, czy się uda. O tak, kojarzę to miejsce. Fuck. Pamiętam, jak T-Volt próbował to zrobić. To jest przejebane miejsce. Dobra, my może sobie odpuśćmy to. Ewentualnie sobie to sam zrobię. A bardziej chciałbym się skupić w tym momencie na tym jeszcze kolejnym zadaniu. Tam jakiś koleś potrzebował pomocy czy coś. Tak jak mówię, zrobimy sobie taki poboczniakowy odcinek. Siema. I dzień dobry. Słyszę jakiś telefon. Gdzie jest ten telefon? Tu jest, na dole. Siema. Zaraz się zajmiemy tym telefonem. Ha, myślałeś, że chcę od ciebie odejść. Nie. Tak, no trochę tutaj ich będzie. Dammit, idzie się tu, trzeba będzie nawalczyć z nimi teraz. To jest właśnie fajne, że nawet jeżeli ktoś nas atakuje i musimy go skontrować, to jesteśmy w stanie jednak wyprowadzić atak, który po prostu go uderzy, a nie tak, że nie chuj, bo nie. Bo czasem tak w starszych grach, pamiętam, było. Nie wiem, jak w pierwszym Batmanie, tu na pewno jest inaczej. Okej, okay, mamy telefon. Hello, Batman. Zaz. Recognize my voice? Victor Zaz. In the flesh. I'm so happy you remember me. I'll never forget you. I've got a special game planned, Batman. A game just for you. Ring, ring.
Okej, okay, super. Zobacz, życiorys. Zas to jest też taki kolejny popierdolony morderca, który naprawdę brutalnie traktuje swoje ofiary. I pamiętam, że było Arkham Asylum, takie była cela Zaza, który właśnie była cała tam popisana i tak dalej. I on coś robi ze swoim ciałem, albo jakieś tatuaże, albo się tnie. A, on się tnie właśnie. Każda ofiara jest wydziergana taką krechą na jego ciele. Wiktor Zas, a właśnie, zaraz możemy przeczytać o nim. Zas to klasyczny przypadek socjopaty, miał normalne dzieciństwo, ale i tak stał się seryjnym zabójcą. Nie wybiera ofiar, liczy się tylko ilość. Na własnym ciele wycina znak symbolizujący każdą ofiarę. Zostawia specjalne miejsce na znak Batmana. Po ucieczce z azylu Arkham zniknął, chociaż doniesienia o kolejnych ofiarach w Arkham City mogą wskazywać, że jest właśnie tam. No i nosi sobie kutki wszędzie i w ogóle, nie? No, kolejny popierdolony koleś. Okej, okay, a gdzie jest ta cholerna misja? Tam. Właściwie moglibyśmy kończyć już odcinek, ale tak jak mówię, zrobimy sobie to. Tak, Blackgate to oczywiście tamta placówka, w której kiedyś przetrzymywano więźniów przed Arkham City. To jest kolejne wyzwanie, ale tego... Nie chcę tego. Chociaż czekajcie. Nie wygląda to źle. Po prostu trzeba wyczuć moment, w którym... No właśnie, o to mi chodziło. Tak, upadniemy. Trzeba wyczuć po prostu moment, w którym powinniśmy... skoczyć. A czy powinniśmy przestać... lecieć w dół. O. Wow! Nope. No niestety. Dobra, tak jak mówię, tym się pobawię później. Teraz spróbujmy naprawdę tego kolesia tam ocalić. Gdziekolwiek on jest. Aha, już go pominąłem. D-building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. Okej. Czyli musimy i tak go z ich wszystkich tutaj rozpierdzielić, nie? Trochę za późno. I tak skopałem twojego kumpla. Czy on właśnie tak przeskoczył po ziemi jak kobieta kot kiedyś? Znaczy wcześniej, w sensie ten, w tym odcinku? Tak miałem takie wrażenie, że przeskoczył po ziemi, żeby dostać się do innego kolesia. Wszystkie kombinacje 20. Okej, okay, miło. No, a tutaj widać, czyli nasze życie dalej jest naszym życiem tak jak było, ale mamy takie trzy paseczki z symbolem pocisku, który mówi, że te trzy paseczki się po prostu zużyją w momencie, kiedy ktoś będzie do nas strzelał, także no, miło. Zaraz powinniśmy mieć nowy poziom. Byłbym wdzięczny, żeby te podpowiedzi jednak znikały po jakimś czasie. Rozumiem, że to tutaj mamy wejść, tak? Crank Call. Czy to jest Bane? To jest Bane. Siema, Bane. Surprised to see me, Batman? Nie. A little. Last time I saw you, you were wrapped around the hood of my car. You knew it would not kill me. I wasn't trying to. I'm in no mood for a fight. What are you doing here? Dr. Young's Titan formula. The Payaso managed to send some off Arkham Island before you stopped him. How much more did Joker manage to get off the island? Too much. That is why I am here. I will not allow the Basura of this city to abuse the Titan. Dr. Young used me to create it. It is my duty to destroy what remains. I'll help you, but understand this. If you try anything, I'm taking you down too. We find Titan containers, we destroy them. Deal? Of course. Each container has a radio beacon built in. There were 12 containers left in this city. We take 6 each, then we meet back here. 6 each? Fine. Today isn't a good day to lie to me, Bane. Remember that. Okej, okay, także mamy... zadanie...
polegające na współpracy z Bane'em, co jest trochę nieoczekiwanym zwrotem akcji w tej grze. No i mamy zaznaczone te pojemniki, tak? Mamy jeden w hucie, tu mamy przed hutą jeden, tu mamy strefę zamkniętą, w którym są dwa pojemniki i tutaj też mamy dwa. Także to jakoś tam przy okazji oczywiście się zrobi. Okej, okay, tu mamy, widzę, sobie znacznik. Nie o to mi chodziło. Jej, kolejny trofeum. Zobaczmy, aż jestem ciekaw, ile tych trofeów mamy. Aha, w każdej dzielnicy jest inny, tak? Czyli tutaj w Park Row mamy 3, w mili rozrywki mamy 3. Aha, nie, tutaj jest inaczej. Dobra, czaję. Czyli to mamy trofea do tego człowieka zagadki. Skąd ta myszka się w ogóle tu wzięła? To mamy z balonów Jokera też. To mamy centrum kamer monitoringu. Aha, tutaj mamy monitoring tego Tigera, 12 kamer. Tu mamy centrum monitoringu do rozwalenia. To są zagadki, które są zablokowane w tym momencie. A to mamy trofeum kobiety kota. Na razie mamy jedną, czyli jest ich 5 tutaj w każdym z tych. Okej, okay, no i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy 3 balony, tu mamy 3 balony, jedną zagadkę od kota, jedną z Batmana. Tu 3 Batmana. Tu nic. Tu mamy 4. A, jest mniej. A tu mamy znowu, patrzcie, głowa Harley. Głowy Harley, co to jest? Huta. No ale przecież byłem tam i tam klikałem to, chyba że, nie wiem, mam to rozwalić, nie wiem, może tam trzeba coś rozwalić, czego nie byłem świadom. Tu wyzwania, aha, i to kolejne wyzwania, tak? Najlepsze 3, najlepsze 20, największy dystans i tak dalej. Okej, dobra, fajnie. No nic, na ten moment sobie zakończymy ten odcineczek. Mapa wyzwania odblokowane, szaleństwo przy piesu. Następny poziom, jej, właśnie mówiłem, że będę miał następny poziom i mam! Hurra! Mamy, czekajcie, specjalny bonus do kombinacji, wielokrotny knockout na ziemi. No tutaj wszystko mamy, to w ogóle po co ten? Okej. Okay. Demet. Do kobiety kota możemy coś użyć też. Tak, kolce i kulki są nowe. Pancerz balistyczny, bojowy, cios biczem, podcięcie biczem. Tutaj do walki mamy 2. I tutaj do stroju. Może strój Batmana sobie ulepszymy, ten pancerz bojowy, tak? Czyli przed takimi zwykłymi atakami. I dostaniemy po prostu 3 kolejne kropeczki, tylko tym razem tam u góry, nie? Czy coś tutaj jest? Nie ma nic chyba, nie? Dobra, no to zakończmy sobie. W takim razie odcinek tutaj, myślę. Nie mogę tego namierzyć. No dobra. Zakończymy sobie tu odcinek, także dzięki za oglądanie. Jeszcze tylko jedna sprawa. Wyjdę stąd i zobaczę, że to na pewno jest ten komunikat, który... Chodziło o właśnie o ten komunikat, że stąd był nadawany przez Bane'a. Tak, tak, wiem. Tak, to było to. To Bane nas wzywał jakimś takim sztucznym komunikatem. Dobra, no i widzicie, mapa się zaczyna zapełniać jakimiś dodatkowymi znacznikami. Superancko. A ja tak mówię, żegnam się z wami na ten moment. Jak się podobało, zostawcie lajki, zostawcie komentarze. Jeżeli nie oglądaliście, a chcecie obejrzeć... O, patrzcie, biurowiec Wayne'a tam w tle. No ale okej. Jeżeli nie oglądaliście nigdy Arkham Asylum, to zachęcam was, link podany jest w opisie, bo nagrałem tą grę już jakiś czas temu, także no, zachęcam, oglądajcie. No i to tyle, trzymajcie się, bye bye.